Zbliżamy się do pierwszego meczu polskiej kadry na mundialu w Katarze. Meksyk-Polska to spotkanie, które zapewne okaże się decydujące w kwestii walki o awans do fazy pucharowej. W ramach naszego dzisiejszego odcinka postaramy się wytypować wybory selekcjonera polskiej kadry co do wyjściowego składu na mecz z Meksykiem, a tym razem wydaje się, że niewiadomych jest naprawdę niewiele. Nie ma się co oszukiwać. Mecz otwarcia, szczególnie kiedy jest rozgrywany pomiędzy zespołami o podobnym potencjale, może okazać się kluczem do ewentualnego awansu do fazy pucharowej w przypadku wygranej oraz bardzo dużym krokiem do pożegnania się z turniejem w przypadku porażki. Oczywiście grupowa sytuacja może potoczyć się na bardzo różne sposoby, a faworyt, jakim jest Argentyna, może na przykład nie trafić z formą i zaliczać kolejne wpadki, co całkowicie przewróci przedturniejowe zapowiedzi. Generalnie dobre rozpoczęcie mundialu daje jednak pewnego rodzaju podbudowanie mentalne, a do tego zaliczkę punktową pozwalającą później z większym spokojem podchodzić do kolejnych spotkań. Dla polskiej kadry mecz z Meksykiem będzie swego rodzaju finałem, podobnym do meczu ze Szwedami w barażu kilka miesięcy temu. Różnica polega jednak na stylu gry, jaki prezentuje nasz rywal, co zresztą Meksykanie pokazali ostatnio nie tylko na tle Szwedów w meczu towarzyskim, ale do tego chociażby w spotkaniu przeciwko Kolumbii. Zawodnicy meksykańskiej kadry potrafią prowadzić grę dzięki sporej jakości piłkarskiej w środku pola, co pozwala im na budowanie akcji kombinacyjnych. Najmocniej czują się jednak w szybkim ataku, gdzie skrzydłowych wspomagają boczni obrońcy. Dzięki temu zespoły posiadające dobrze broniących bocznych defensorów potrafią bardzo solidnie radzić sobie przeciwko Meksykowi, do tego dokładając dynamicznych bocznych pomocników i korzystając z niedoskonałości w obronie ekipy z Ameryki Północnej. Właśnie taką grę pokazała Kolumbia, gdzie Cuadrado, a także Diaz wspierali swoich bocznych obrońców. Szwedzi przeciwko Meksykanom bardzo mocno skupili się na zablokowaniu środka, natomiast podobnie jak Kolumbia w ataku decydowali się na sporą liczbę wrzutek, z którymi meksykański zespół ma ogromne kłopoty. Dośrodkowania i stałe fragmenty gry to może okazać się kluczowa broń dla polskiej kadry w meczu z rywalem, nad którym posiadamy przewagę warunków fizycznych. A teraz bez przedłużania przechodzimy do próby wytypowania wyjściowego składu reprezentacji Polski na mecz z Meksykiem, który czeka nas we wtorek o godzinie 17. Oczywiście jest to swego rodzaju próba przewidzenia wyborów selekcjonera Michniewicza, natomiast tym razem ta sprawa zarysowuje się dość wyraźnie z uwagi chociażby na jesienne kłopoty niektórych graczy, dość widoczne także w meczu towarzyskim przeciwko Chile. Zaczynam od bramki, a tutaj jedynką w polskiej kadrze jest Wojciech Szczęsny i oczywiście spodziewamy się rozpoczęcia turnieju przez bramkarza Juventusu, natomiast mamy nadzieję, że tym razem będzie to występ nieco bardziej szczęśliwy. Co do defensywy, naszym zdaniem selekcjoner Michniewicz postawi na czwórkę obrońców, a wpływ na to ma nie tylko obecna forma naszych stoperów, gdzie tak naprawdę wobec braku klubowej gry Bednarka dość trudno wybrać trójkę graczy w odpowiedniej dyspozycji, gwarantujących do tego odpowiedni poziom, gdyż dołożylibyśmy tutaj jeszcze specyfikę rywala, przeciwko któremu przydadzą nam się typowi boczni obrońcy, skupieni raczej na działaniach defensywnych. Zaczynamy więc od prawej strony, gdzie pewniakiem jest Mati Cash. Zawodnik regularnie występujący w Premier League, gracz, który najlepiej czuje się właśnie jako prawy obrońca. Co do stoperów, tutaj jesteśmy pewni występu Kamila Glika, a także Jakuba Kiwiora. Oczywiście co do Kamila Glika, od dłuższego czasu pojawiają się głosy nieco podważające jego pozycję w kadrze, wynikające z braków szybkościowych czy też kłopotów z wyprowadzeniem piłki, natomiast nadal jest to lider polskiej kadry, który potrafi odpowiednio dyrygować całą linią defensywną, który do tego w kluczowych meczach jak ten ze Szwecją po prostu nie zawodził. Co do Jakuba Kiwiora, wątpliwości brak. Zawodnik prezentujący się bardzo solidnie na poziomie Ligi Włoskiej, do tego w meczach polskiej kadry prezentujący spore umiejętności, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki. Jest to po prostu pewniak do pierwszego składu. W przypadku gry czwórką defensorów spodziewamy się występu na lewej stronie Bartosza Bereszyńskiego. Zawodnik Sampdori w klubie gra oczywiście na prawej stronie, natomiast po pierwsze nie posiadamy tutaj obecnie lepszej opcji, a po drugie doświadczony Bereszyński zaliczył na tej pozycji w kadrze już kilka udanych występów, czego przykładem był chociażby mecz przeciwko Chile. A teraz przechodzimy do pomocników. Spodziewamy się ustawienia zbliżonego do 1-4-2-3-1 i postawienia na dwóch pomocników o dość defensywnym nastawieniu. Mowa tutaj o Krystianie Bieliku, który na poziomie Championship zbudował świetną formę, a do tego Grzegorzu Krychowiaku, który mimo swoich wahań dyspozycji, a także dość widocznych niedoskonałości na tle mocnych rywali, nadal wydaje się kluczowym graczem tej kadry pod okiem selekcjonera Michniewicza, mającym naprawdę spory kredyt zaufania. Co ciekawe, obecność Krystiana Bielika otwiera dla naszej kadry całkiem ciekawe opcje w rozegraniu, kiedy zawodnik Birmingham może wchodzić pomiędzy środkowych obrońców, dając nam elastyczność zmiany ustawienia na trójkę stoperów. Jeśli chodzi o graczy odpowiedzialnych za ofensywę, kluczową postacią dla naszej kadry musi być Piotr Zieliński. Zawodnik Napoli na boiskach Ligi Włoskiej, a także Ligi Mistrzów prezentował podczas tej jesieni naprawdę kapitalną formę. Bramki oraz asysty, a do tego pełen luz przy piłce i napędzanie gry Napoli, które świetnie punktowało. Jeśli Zieliński pokaże zbliżony poziom na mundialu, ma szansę w końcu wskoczyć na najwyższą światową półkę pomocników, na co potencjał jest przecież od bardzo dawna.
Kolejnym graczem, którego występu spodziewamy się od początku wtorkowego meczu, jest Sebastian Szymański. Zawodnik zbierający świetne oceny za występy w lidze holenderskiej, a co ważne, chodzi tu nie tylko o bramki, a także asysty, ale do tego ogrom pracy, jaki Szymański wkłada na całym boisku. Na drugiej stronie mieliśmy właściwie jedyną wątpliwość, jeśli chodzi o cały skład. Jeszcze kilka tygodni temu absolutnym pewniakiem wydawał się tutaj Nikola Zalewski i nadal twierdzimy, że szanse zawodnika Romy na występ są bardzo wysokie. Są jednak jeszcze dwie bardzo mocne opcje w osobach Frankowskiego, a także Kamińskiego, a więc gracze, którzy w swoich klubach posiadają pewne miejsce w składzie, a do tego prezentowali bardzo dobrą dyspozycję w trudnych ligach, jakimi są francuska, a także niemiecka. Pozostał nam atak, a tutaj oczywiście Robert Lewandowski. Inną opcją jest gra na dwójkę napastników, gdzie pewnie mocnym kandydatem byłby Karol Świderski, natomiast forma zawodnika, który miał ponad półtora miesiąca przerwy od meczów ligowych, pozostaje dość sporym znakiem zapytania, co podkręcił jeszcze słaby występ tego gracza przeciwko Chile. Tym razem spodziewamy się ustawienia zbliżonego do meczu wyjazdowego z Holandią lub też spotkania barażowego ze Szwedami. Meksykanie zapewne będą prowadzili grę, co zapowiada sporo pracy dla naszych pomocników. Tutaj spory test czeka Grzegorza Krychowiaka, a także Krystiana Bielika i szczególnie wobec gracza Birmingham mamy spore nadzieje. Bielik bardzo swobodnie czuje się z piłką przy nodze, co może uspokoić nasze poczynania, kiedy odzyskamy futbolówkę. Do tego dzięki warunkom fizycznym ma szansę wytworzyć sporo zamieszania pod bramką rywala.